No więc ten, moi drodzy, akurat tak się okazuje z racji prowadzenia kanału filmowego. Spokojnie, ta trzecia część Detektywa Rogersa ujrzy swoje światło dzienne. Cierpliwości. Jestem zobowiązany do spożytkowania czasu trwania obecnego stanu rzeczy do czegoś więcej niż tylko swobodnego, bezstresowego nagrania gameplaya z Zaptie czy innej gry na telefon. A mianowicie, no właśnie to, co teraz widzicie przed swoimi oczyma. Hashtag zostań w domu. Taka akcja nie tylko filmowa, polegająca na tym, aby spożytkować, no tak jak powiedziałem, obecny czas na różnorakie rozrywki związane z popkulturą i tym podobnymi rzeczami. Jak możemy tutaj wyczytać, zachęcamy Was do pozostania w domach i dołączenia z nami do akcji hashtag zostań w domu. Chcemy pomóc Wam przyjemnie spędzić ten czas, dlatego przygotowaliśmy specjalnie dla Was kolekcję filmów i seriali, ale też gier. O czym za chwilę, które warto obejrzeć w wolnym czasie. Znajdziecie tam również propozycje ciekawych gier. No, dobra, niepotrzebnie o tym wspomniałem tak od siebie. Tak więc, jak już zapewne przed chwilą czy tam wcześniej powiedziałem, obecny stan rzeczy zamierzam spożytkować. Obecny stan rzeczy, niech to. No, wiecie jak to jest z byciem. Nieważne. Jeszcze raz. Tak więc, jak już mówiłem wcześniej, obecny stan rzeczy, prócz swobodnego, beztestowego nagrania gry z telefon. Nagrania gameplaya z gry na telefon, zamierzam spożytkować także, nagrywając ten oto właśnie film, mający zachęcić Was do jak najmniej przyjemniejszego spędzenia obecnego czasu. Nie wiem, jak to określić. Podczas trwania obecnej sytuacji, czy jakoś tak? No, powinienem wreszcie zacząć pisać scenariusze na serio, no. Do swoich filmów, czy tam, no. Teksty. No, bo scenariusze są do filmów. Mniejsza. Tak więc, co my tutaj w sumie mamy? No, możemy wybrać sobie propozycję w sam raz na apokalipsę, jak ludzkie dzieci Alfonso Cuarona, tego co wyreżyserował trzecią część Harry'ego Pottera, nagrodzoną Oscarem czy tam innymi nagrodami, muszę to osobiście sprawdzić. Film grozy science fiction Johna Krasińskiego, Ciche Miejsce, czy też. Bardziej arthouse, nieco bardziej arthouse'owa melancholia. Tego. Larsa von Triera, tak się on nazywał. Możemy też uciec w świat fantasy ze wspomnianym wcześniej trzecim Harrym Potterem, Awatarem Jamesa Camerona oraz paroma innymi rzeczami, w tym również blockbusterem Jamesa Camerona. Możemy się też dowiedzieć o różnych kolekcjach filmów, propozycji redakcji. I wiadomości ogólne o koronawirusie, jak na przykład to, że Amazon, Apple, Disney obniżają jakość wideo swoich filmów oraz polskie kina będą zamknięte do odwołania. No niestety. A YouTube, na którego teraz nagrywam ten film, chcę obniżyć jakość wideo w Europie z powodu tego koronawirusa, bo coś tam się stało. No i jeszcze parę innych planów zostało odrożonych, jak chociażby premiera Jamesa Bonda kinowa. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy zombie alert, czyli różnorakie propozycje dla fanów dzikich trupów. Dzikich trupów, cholera. Fanów żywych trupów. Horrory, które przegapiliśmy, coś dla fanów kina grozy. Wybór redakcji w związku z tą akcją, w tym m.in. nominowany do Oscara polski film Boże Ciało.
czy legendarne silnienie Stanleya Kubricka. No i właśnie gry na dłuższą kwarantannę na czele z wirtualną walką z epidemią, z przygodowym Days Gone od twórców Uncharted na Vita. Oraz całą rodziną, jak ktoś woli. Na epidemię strachu jest też również coś takiego. Binge na ratunek. A także takie nagłówki jak Jutro będzie lepiej ze słodko-gorzkimi, ale jednak poprawiającymi humor filmami jak Green Book od jednego z twórców Głupiego i Głupszego, Rodzinka od zaraz z Markiem Wahlbergiem i Rossem Byrne oraz parę innych propozycji, w tym Buntownik z wyboru Gusa Van Santa i legendarny Dzień Świstaka. Jest też coś na tych spędzających samotnie kwarantannę. Film Danego Boyla 127 godzin z Jamesem Franco, czy thriller 183 metry strachu. Jest jeszcze Wstręt Romana Polańskiego i Życie Pi, Anga Lee. Long Stevena Knighta, tego słynnego scenarzysty z Wielkiej Brytanii, który w swojej reżyserskiej karierze wyreżyserował jeszcze dwie filmy, w tym także Kolibra z Jasonem Stathamem, z którym przede wszystkim będę też kojarzyć ekspozycję aktorską Agatę Buzek. Bo ona w tym filmie zagrała i stała się jedną z niewielu polskich aktorów występujących w zagranicznych produkcjach. Czyli co? Takie rzeczy mają przyjemność się tutaj dziać. I tak jak było mówione, i tak jak zostało to, i więc moi drodzy, nie zmarnujcie tego czasu, co teraz się dzieje z powodu pandemii, że wszyscy mają zostać w domu. Nadróbcie sobie jakiś serial bądź film, jeśli macie, albo też nawet grę. No właśnie. Całą rodziną bądź stawcie dosłownie czoła epidemii wirtualnie. Wszystko to jest zorganizowane na filmweb.pl. Wszystko to jest oczywiście akcją Filmwebu, do której gorąco zachęcam, abyście ją też spełnili i spędzili ten czas przyjemnie wśród filmów, seriali i gier. Jeżeli ktoś ma coś do nadrobienia, bądź komuś się nudzi w tej kwarantannie i chce sobie jakoś tak przyjemnie spędzić czas. No ja też jakoś jako tako zamierzam, ale no mam te różne zobowiązania, o których już wam mówić nie muszę, bo doskonale o nich wiecie. Tak więc co? Trzymajcie się i życzę udanego brania udziału w akcji i życzę udanego dołączenia do akcji Zostań w domu, która polega na, już sami wiecie czym, bo wam to wcześniej opisałem. Cześć!